Na zegarach godzina 12:46, przy mikrofonie Jan Oleński, a przy telefonie jest pan Zbigniew Stefanik, korespondent mediów polskich we Francji. Dzień dobry. Witam panu, witam państwa. No i od wczoraj dochodzą nas takie głosy o najnowszej odsłonie sporu między Francją a Turcją dotyczącą islamofobii. Prezydent Tayyip Recep Erdogan oskarża Paryż. Zdaniem prezydenta w Turcji Francja toleruje i zachęca do postaw niechętnych wobec islamu. Na ile te słowa prezydenta Erdogana są prawdziwe? Faktycznie prezydent Turcji wręcz używa obraźliwych słów w stosunku do prezydenta Francji. W zeszły weekend stwierdził, że prezydent Francji potrzebuje badań psychiatrycznych. Następnie potwierdził te słowa, a w odniesieniu do Emmanuela Macrona mówi ten osobnik, który rządzi Francją. Tak więc ten dyskurs Ankary zdaje się być ostry. W tym samym czasie prezydent Turcji apeluje do bojkotów francuskich produktów, oskarżając Francję o to, iż w przyszłości Francja również apelowała o bojkot produktów tureckich. Do tej dysputy włączają się państwa muzułmańskie, między innymi dość bliskie Turcji państwo Katar, które to państwo również apeluje o bojkot produktów francuskich i wręcz zapowiada odwołanie francuskiego tygodnia, które miało się odbywać na Uniwersytecie w Katarze. Wydarzenie, które mieści się w tzw. frankofonii, czyli polityce francuskiej promującej francuską kulturę i francuski język za granicą. Warto również wspomnieć o cyberataku, który nastąpił wczoraj nad Sekwaną. Zostały zaatakowane portale różnych francuskich firm, w tym przewodnika gastronomicznego Le Guide François. Na zaatakowanych portalach pojawiały się hasła obraźliwe pod adresem Francji i prezydenta. Również pojawiała się propaganda islamistyczna w języku angielskim i języku arabskim. Władze francuskie poinformowały, iż te ataki nie zagrażały bezpieczeństwu państwa, jednakże kilka godzin później francuskie media opublikowały notatkę dyrektora generalnego Policji Paryskiej, z której to wynika, iż Francja znajduje się obecnie w stanie alertu maksymalnego pod względem zagrożenia terrorystycznego. To zresztą potwierdził minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin, który zaapelował do policjantów o wzmożoną czujność w tym wyjątkowym okresie, gdzie zbliżają się we Francji obchody w związku ze świętem Wszystkich Świętych. Tak więc tutaj faktycznie sytuacja zdaje się być napięta, zwłaszcza iż czekają nas nad Sekwaną, jak wszystko na to wskazuje, kolejne obostrzenia antycovidowe. Dzisiaj i jutro będą trwały narady Emmanuela Macrona i premiera Castexa z przedstawicielami poszczególnych ugrupowań politycznych, jak i również z partnerami społecznymi. Właściwie jest rozważonych kilka scenariuszy. Jeden z nich to wprowadzenia tak zwanej rozszerzonej godziny policyjnej, czyli godzina policyjna mogłaby obowiązywać na terytorium 55 departamentów już od godziny 19 czy też 17. Kolejny scenariusz to wprowadzenie lokalnych lockdownów w tych właśnie departamentach, gdzie obecnie trwa godzina, też jest wprowadzona godzina policyjna. Wreszcie również jest na Sekwaną rozważany ogólnokrajowy lockdown. O to apelują eksperci, w tym przewodniczący Rady Eksperckiej, która zwraca prezydentowi Francji, Jean-François Delfrécy. A więc jeśli lockdown, to właśnie jaki lockdown? Czy będzie to lockdown o wymiarze ogólnokrajowym dotyczącym właśnie wszystkich branż gospodarki, tak jak miało to miejsce w marcu, kwietniu i maju tego roku, czy też właśnie lockdown bardziej dostosowany do gospodarki i umożliwiający pracę na tyle, ile to będzie możliwe. Tego nie wiemy. Wiemy jednak, iż najprawdopodobniej jutro wieczorem zostaną ogłoszone kolejne obostrzenia, które mogą wejść w życie już pod koniec tego tygodnia, a nad Sekwaną staje się już nie obowiązuje zapewnienie Emmanuela Macrona, który to zapewniał jeszcze w sierpniu, we wrześniu, iż ogólnokrajowy lockdown jest we Francji wykluczony. Francja obecnie jest tym krajem,
gdzie notujemy najwyższą liczbę zakażeń COVID-em w skali dobowej. W ostatnich 24 godzinach według wyników opublikowanych przez francuskie instytucje wynika, iż nad Sekwaną zaraziło się 25 tysięcy osób, jednakże podczas tego weekendu według liczb zarażonych we Francji 52 tysiące osób, tak więc kolejny pobity rekord nad Sekwaną i obecnie faktycznie Francja jest tym państwem, gdzie jest jak najwięcej zarażeń w całej Europie w skali dobowej. Nad Sekwaną z powodu zakażenia COVID-em zmarło już ponad 35 tysięcy osób, a eksperci alarmują, iż druga fala COVID-u będzie o wiele groźniejsza od pierwszej fali, ponieważ zdaniem ekspertów, jak również rządzących, pierwsza fala miała to do siebie nad Sekwaną i dotknęła ona głównie dwa regiony. To jest wschodnia Francja, na Région Grand Est i region paryski, co umożliwiło wówczas transfer pacjentów, jak i również służbę medyczną, no właśnie pomiędzy departamentami. Na przykład przetransferowano pacjentów do departamentów niedotkniętych, transferowano również medyków z departamentów niedotkniętych do tej strefy, gdzie COVID propagował się najbardziej. Teraz zdaniem ekspertów ta sytuacja jest o wiele gorsza, ponieważ propagacja wirusa właściwie jest odbywane na terytorium całej Francji, tak więc nie będzie możliwy transfer ani pacjentów, ani środków medycznych. Każdy departament będzie musiał sobie radzić sam tak naprawdę na podstawie swoich środków logistycznych, no właśnie z COVID-em i z propagacją epidemii, jak również szpitale będą musiały sobie radzić same, bez możliwości liczenia wsparcia na sąsiednie departamenty, a warto wspomnieć się w tym kontekście, iż na przykład w regionie Rhône-Alpes liczba pacjentów zarażonych COVID-em na oddział intensywnej terapii już sięga 75%. Tak więc bardzo negatywne wskaźniki, które nie pozostawiają żadnych złudzeń ani możliwości do optymizmu, każą twierdzić, iż Francja jednak zmierza ku ogólnokrajowemu lockdownowi. Jak ten lockdown będzie wyglądał, jak długo potrwa? Eksperci apelują o wprowadzenie lockdownu długości około 2-3 tygodni do świąt, tak właśnie, aby jednak Francuzi mogli spędzić święta w rodzinie, aby mogli jednak wyjechać. Taki lockdown miałby odciążyć służbę zdrowia przynajmniej w takim stopniu, który umożliwiłby dalszą walkę z wirusem. Wiemy również, iż stan wyjątkowy z powodów sanitarnych potrwa nad Sekwaną co najmniej do połowy lutego przyszłego roku. Jego definitywna wersja będzie przyjęta przez parlament na początku listopada tego roku. Tak więc Francja przygotowuje się do walki z koronawirusem co najmniej do końca zimy. Eksperci wskazują, iż na wiosnę sytuacja mogłaby się nad Sekwaną polepszyć, o ile jednak faktycznie zostaną wprowadzone konkretne obostrzenia. Pytanie jednak, czy te obostrzenia nie doprowadzą do gospodarki francuskiej do jeszcze gorszej sytuacji niż znajduje się ona obecnie, ponieważ faktycznie wskaźniki gospodarcze są nad Sekwaną bardzo negatywne. Prognozowana recesja na ten rok to 20 punktów procentowych na minusie. Dług publiczny francuski już przekroczył 115% PKB, rocznego PKB, a deficyt publiczny już przekroczył w tym roku 11% PKB, tak więc te wskaźniki z pewnością nie pozwalają na optymizm. Tak więc pytanie, czy ogólnokrajowy lockdown umożliwi zachowanie gospodarki francuskiej? Eksperci wskazują jednak, iż Francja będzie tym państwem świata zachodniego najbardziej dotkniętym skutkami pandemii. W tym oto kontekście rządzący szukają jakiegoś rozwiązania, które umożliwiłoby jednocześnie prowadzenie lockdownu, ale lockdownu, który umożliwiłby gospodarce jakieś funkcjonowanie, czyli w takim stopniu, który zagwarantuje tej gospodarce przetrwanie okres pandemii. Czy to jest możliwe? Tego nie wiemy, jednakże fakty. Jeszcze nie wiadomo, jak rozumiem, jeszcze takie na to pytanie, czy da się mieć ciastko i zjeść ciastko, takie pytanie na tą odpowiedź jeszcze ze strony francuskiej, jak rozumiem, nie padło, podobnie jak zresztą w Polsce też się nad tym zastanawiamy, jak z tego wszystkiego dobrze wybrnąć, żeby zachować naszą gospodarkę w jak najlepszym stanie, a jednak też zachować nas wszystkich w zdrowiu.
Faktycznie, jednakże to, co wiemy na pewno, to iż z pewnością nad Tykwarą czekają nas kolejne obostrzenia. Wiemy również prawie na pewno, iż lockdown w tych departamentach, gdzie trwa godzina policyjna, gdzie jest obecnie wprowadzona godzina policyjna, jest, zdaje się, przesądzone. Pytanie jednak, czy czeka nas ogólnokrajowy lockdown, to zdaje się również nieuniknione, a jeśli tak, to jaką miałby on przyjąć formę? Czy będzie to forma, która była wprowadzona w marcu, kwietniu, maju tego roku, czy będzie to jakaś inna forma? Tego nie wiemy, ale zdaje się, iż lockdown jest raczej nad Tykwarą przesądzony w sytuacji, gdzie faktycznie Francja jest tym państwem, gdzie propagacja wirusu w Europie zdaje się być największa, czyli gdzie faktycznie jest największa liczba zarażeń w skali dobowej. Fala, druga fala koronawirusa w Europie trwa. Francja zdaje się być właśnie tym krajem, którą ta druga fala dostała najmocniej. Jak sobie Francja poradzi? Czy Francja jest gotowa? Otóż Emmanuel Macron zapowiedział jeszcze w sierpniu, lipcu, sierpniu tego roku, iż przed drugą falą COVID-u państwo francuskie będzie dysponowało ponad 10 tysiącami łóżek na intensywnej terapii. Okazało się jednak, że tak się nie stało. Francja również cierpi na brak medyków, brak pielęgniarek i nie tylko. Podobnie zresztą jak inne kraje, na przykład Szwajcaria również zatrudnia właściwie w kilka godzin wręcz online medyków, pielęgniarki i lekarzy. Tak więc właściwie Francja ma sytuacja te same kłopoty. Sytuacja jest rozwojowa, tak jak w zasadzie wszędzie, więc natomiast ten lockdown, czy będzie wprowadzony i w jakiej formie, jeżeli jak tylko będziemy wiedzieć, to będziemy łączyć się z panem Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem mediów polskich we Francji, który śledzi te informacje na bieżąco i niesie je państwu podobnie jak zresztą dzisiaj. Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Dziękuję bardzo.